przypadek, nie, tylko było to powiedzmy ustawione z moim przyjacielem, który też równie jest, jest dalej trenerem Karoliny. I pewnego dnia po prostu jakby bardzo chciałem ją poznać i po prostu ustawiliśmy mój trening godzinę przed jej treningiem, więc kiedy ja kończyłem swój trening, to akurat się tak złożyło, że Karolina przyszła na kolejną godzinę właśnie z moim przyjacielem. No i potem jeszcze Radek też powiedzmy, że ustawił to tak, że jej owiki przygotowywałem przed treningiem, bo jak się uprawia boks, trzeba zasłonić sobie części nadgarstki i kostki. I zazwyczaj umiem zawijać te owiki, ale tego dnia po pierwsze nie byłem w stanie skleić zdania normalnego, poprawnego. Po drugie zapomniałem, jak się owija owiki. No. Ale obrączkę już potrafię nałożyć. I to szybko. Wiesz co, no ja pamiętam, że mi się Roger bardzo spodobał. Wyjrzałam się na niego. Teraz już mogę się patrzeć w oczy, bo wtedy to jak się patrzyłem w oczy, to normalnie zacząłem się trząść cały. Roger uciekał wtedy wzrokiem, tak, to prawda. Natomiast ja jeszcze pamiętam moment, kiedy jeszcze bardziej zaiskrzyło z mojej strony. To było właśnie na walce tego mojego trenera, kiedy Roger przyszedł i podał mi wodę. I to wystarczyło, żebym się w nim zakochała. W sensie jakby my dalej robimy swoje, zakochani jesteśmy po uszy. Po prostu teraz ciąg dalszy różnych planów wspólnych. Mamy wspólną wizję, więc w sumie tak, to toczy się nasze życie dalej, tak samo, tylko jesteśmy... Fajne jest to, że jesteśmy jak dwie krople wody, bo mamy podobne plany. No i oby nam się układało jak najdłużej.